I witam Was bardzo serdecznie, drodzy nauczyciele. Dobry wieczór, wybiła umówiona 19:30 i zaczynamy nasze szkolenie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie dotyczące ogólnych zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy uwzględnieniu oczywiście zmian, które nam weszły całkiem niedawno w związku z 1 września, w związku z tym, jak weszły nowe przepisy dotyczące na przykład pedagogów specjalnych. Widzę, że się widzimy, widzę, że się słyszymy i że jest wszystko w porządku. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj się widzimy w dwóch miejscach. Pierwsze to jest oczywiście nasz standardowy pokój na naszym GetResponsie i tutaj witam Was bardzo serdecznie. Natomiast nasze dzisiejsze szkolenie jest także udostępniane na Facebooku. Gdyby ktoś się nie mógł zmieścić do dzisiejszego pokoju webinarowego lub też z jakiegoś powodu go na przykład wyrzuciło, to informuję, że jesteśmy także streamingowani na live na Facebooku, tak więc tam też można nas szukać i tam oczywiście przywitam i witam wszystkich nauczycieli. No jest nas tutaj prawie 500 osób na naszym zamkniętym pokoju, więc nie ma co czekać. Oczywiście zaczynamy. Z takich informacji oczywiście organizacyjnych spotkanie jest nagrywane. Osoby, które są zapisane na nasze listy mailingowe, otrzymają takie nagranie. My to nagranie wrzucimy także na naszego YouTube'a, z którym wystartowaliśmy, więc gdybyście chcieli nas tam zasubskrybować, wystarczy na YouTube wpisać sobie Platforma Edukacyjna Nauczycieli i już można nas tam znaleźć, polubić, zasubskrybować nasz kanał po to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi szkoleniami. Oczywiście tradycyjnie, jak to u nas, z kwestii takich organizacyjnych jest możliwość zamówienia sobie imiennego certyfikatu wraz z dzisiejszą prezentacją. Dzisiejsza prezentacja jest niezwykle obszerna, ma około 60 slajdów takich merytorycznych, które są prosto wyjęte z obowiązujących przepisów prawnych, tak więc zachęcam do tego, żeby sobie taki imienny certyfikat razem z prezentacją sprezentować. Nie jest to duży koszt, a naprawdę warto. Chcę jeszcze powiedzieć, że gdyby ktoś kiedyś potrzebował wzorów dokumentów, to takie wzory na tej stronie też są możliwe do zakupienia. Tam na tej stronie można też kupić certyfikaty z naszych poprzednich szkoleń, gdyby ktoś je oglądał, a nie zdążył sobie wtedy takiego certyfikatu sprezentować. Pod koniec dzisiejszego szkolenia, i mam nadzieję, że mi nie uciekniecie, bo drodzy Państwo, pod koniec dzisiejszego szkolenia trochę opowiem o tym, w jaki sposób można z nami powspółpracować. Kimże ja jestem, bo część z Was może mnie widzieć po raz pierwszy. Ja nazywam się Adam Walas, jestem prawnikiem, założycielem Platformy Edukacyjnej Nauczycieli, na której mamy przyjemność się tutaj dzisiaj spotkać. Jestem autorem kilku książek i poradników dla nauczycieli, autorem eksperckich komentarzy dla Dziennika Gazety Prawnej. Prowadzę dla Was szkolenia od 8 lat, przeszkoliłem Was już tysiące. No i przechodzimy bezpośrednio do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, ktoś mnie pyta, ile kosztuje certyfikat i materiały. Pani Marzeno, wszystko można pod tym u góry, tam z tamtej strony jest taki link z napisem zamawiam i tam można go sobie kliknąć i takie rzeczy sprezentować. Taki różowy guzior, który Państwo widzą, natomiast osoby na Facebooku mają przylepiony komentarz z tym linkiem, tak więc tam można kliknąć i tam są ceny podane. Szanowni Państwo, przechodząc do rzeczy, oczywiście podstawa prawna, no to jest rozporządzenie z 2017 roku, ono było wielokrotnie nowelizowane, ale ono cały czas jest obowiązującym aktem prawnym. I pomoc psychologiczno-pedagogiczna według tego rozporządzenia jest udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce i polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Drodzy Państwo, co to oznacza, że Wy musicie to wszystko robić? To oznacza, że głównie jeśli chodzi o nauczycieli, głównie jeśli chodzi o specjalistów, to Waszą podstawową rolą jest oczywiście rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. To jest Wasza podstawowa kwestia, żebyście umieli dostrzec, żebyście umieli poinformować tego rodzica, drogi rodzicu, rozpoznałam, widzę, że jest tutaj taka potrzeba, być może dziecko należy diagnozować. Natomiast oczywiście trzeba mieć to na uwadze, że Waszym podstawowym obowiązkiem jest rozpoznawanie. Natomiast kiedy już rozpoznacie, to macie natychmiast niezwłocznie, zgodnie z przepisami, o którym sobie tutaj będziemy mówić, niezwłocznie udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I tutaj rozwiewam już pierwsze wątpliwości, które dotyczą właśnie tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Otóż, Szanowni Państwo, to nie jest tak,
że wy macie się pytać rodzica, czy udzielacie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oczywiście rodzic decyduje, czy chce udzielać tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale zgodnie z przepisami jest tak, że nauczyciel, kiedy zaobserwuje, że dziecko ma potrzeby rozwojowe i edukacyjne, natychmiast, bez zbędnej zwłoki, niezwłocznie udzielacie tej pomocy, rozpoczynacie pracę z tym dzieckiem zgodnie z jego rozpoznanymi potrzebami i o tym dopiero informujecie wychowawcę, dyrektora, w zależności od tego, to sobie jeszcze powiemy, i ta osoba, ta wychowawca lub dyrektor informuje o tym rodzica. Rodzic może powiedzieć, nie, ja jednak nie chcę tej współpracy, ja jednak nie chcę tej pomocy. Natomiast zasada jest dokładnie odwrotna niż to, z czym się spotykamy w większości placówek. To znaczy, szanowni państwo, od razu udzielamy pomocy, a dopiero potem pytamy rodzica o zdanie. Nigdy na odwrót. Dziecko tutaj jest w tym punkcie najważniejsze. Korzystanie z pomocy psychologicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielane ją nauczyciele, wychowawcy, grup wychowawczych oraz specjaliści. I teraz państwo mają takie przemyślenie, no dobrze, to jest oczywiste. Wcale nie jest takie oczywiste, bo szanowni państwo, z tą dobrowolnością, nieodpłatnością bywa różnie, szczególnie z tą nieodpłatnością. Otóż jeśli chodzi o nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, to ona jest finansowana z budżetu państwa tylko w stosunku dla dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W stosunku do pozostałych dzieci nie otrzymuje się subwencji. Dziecko, które otrzymuje opinię, co do zasady nie ma, szanowni państwo, subwencji. Szkoła nie otrzymuje na niego pieniędzy. Co to dalej oznacza? Że może otrzymać pomoc, ale tylko tą, która już w szkole jest już sfinansowana, czyli pomoc pedagoga szkolnego, pomoc pedagoga specjalnego, pomoc psychologa, ale bardzo często, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe potrzeby, to tego nie ma. I bardzo często jest to duży problem z dziećmi mocno zaburzonymi, ale jednak takimi, które nie mają orzeczenia. Takim przykładem niech będzie dziecko z ADHD. Dziecko z ADHD, szanowni państwo, nie otrzyma orzeczenia, no chyba że jest to ADHD związane razem z, no nie wiem, z jakimś innym zaburzeniem, na przykład z byciem w spektrum tego dziecka. Tak? No to wtedy na bycie spektrum oczywiście orzeczenie się otrzyma, ale jeśli jest to samo ADHD, no to dziecko dostanie tylko opinię. I pomimo tego, że mogłoby być bardzo głęboko zaburzone i sensorycznie, i potrzebowałoby na przykład zajęć z integracji sensorycznej, to nie otrzyma takie dziecko z opinią, bez orzeczenia, sfinansowania tego. Czyli jeżeli rodzic na przykład chciałby dziecko wysłać na zajęcia z integracji sensorycznej, to niestety być może będzie się to dla niego wiązało z odpłatnością. Tak więc z tą dobrowolnością, nieodpłatnością jest tak, że rzeczywiście ta nieodpłatność jest, ale w stosunku do dzieci, które otrzymują orzeczenie. O tych orzeczeniach jeszcze sobie pewnie dzisiaj trochę powiemy. Natomiast zobaczcie, co jest napisane. Niezależnie od tego, czy ktoś ma opinię, czy ktoś ma orzeczenie, czy ktoś w ogóle nie ma żadnego dokumentu, ale na przykład w związku z doświadczeniami życiowymi coś go dotknęło, ma jakieś niepowodzenia związane ze szkołą, niepowodzenia edukacyjne, to szanowni państwo, udzielamy mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z nim. Innymi słowy, ten przepis mówi, drogi nauczycielu, niezależnie od tego, czy dziecko ma jakiś dokument postdiagnostyczny, czy go nie ma, my musimy z nim pracować w trakcie bieżącej pracy z nimi, będziemy świadczyć tą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W jakiej formie, no to sobie o tym za chwilę powiem. A propos tej dobrowolności, bo tutaj państwo mówią, że nadal mam trudność w zrozumieniu tej zgody rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, więc pani Justyno, jeżeli otrzymujecie informację, zaobserwujecie z tym dzieckiem tą sytuację, że dziecko potrzebuje, to natychmiast udzielacie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a rodzic może się nie zgodzić, tak? Bo to ze względu na tą dobrowolność nie będziemy nikogo na siłę tutaj uszczęśliwiać.
Pani Monika ma bardzo ciekawy komentarz. Wszystko fajnie, tylko co mamy zrobić, gdy słyszymy, gmina nie ma na to pieniędzy w kontekście organizowania dodatkowych zajęć poza tymi, które są wymienione w orzeczeniu. Szanowni Państwo, gmina powinna znaleźć te pieniądze. Nie może nam tego odmówić, ponieważ za orzeczeniem, jeśli się pojawi dziecko z orzeczeniem, to otrzymuje subwencję i ta subwencja powinna trafić do szkoły. Jeżeli nie ma to przewidziane w... Jeśli nie jest to przewidziane dodatkowe zajęcia w arkuszu organizacji pracy szkoły, to taki arkusz należy aneksować. I tutaj rzeczywiście potrafi być ten problem, który pani Monika tutaj wskazuje, że no nie ma pieniędzy w gminie, natomiast te pieniądze mimo wszystko się powinny znaleźć. Jeżeli gmina na przykład nie zatwierdziłaby zmiany arkusza organizacji pracy szkoły, to jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami i taką decyzję organu prowadzącego należałoby zakwestionować, należałoby się od niej odwołać. Rodzic być może nie ma takiej możliwości, ale rodzic może wystąpić do organu z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, dlaczego pieniądze, które powinny być przeznaczone na to dziecko, nie zostały przeznaczone na to dziecko. Wtedy magicznie te pieniądze potrafią się znaleźć, ale tutaj bardzo często trzeba niestety posiłkować się jakimiś prawnikami. Do czego zresztą zachęcam, bo samemu ciężko jest z takimi rzeczami walczyć. Jest to problem, jeśli chodzi o to, o czym pani mówi, pani Monika, że bardzo często pojawia się brak funduszy. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli przychodzi dziecko z orzeczeniem, to de facto te fundusze powinny się znaleźć. Jeśli się nie znajdą i na przykład nie ma aneksowania arkusza organizacji pracy szkoły, jeśli nie ma zgody na to, to szanowni Państwo, należałoby się tak formalnie od tej decyzji odwołać. Idziemy dalej. Szanowni Państwo, jakie są obowiązki dyrektora? Mamy obowiązki dyrektora. Planuje w organizacji nasz dyrektor, w organizacji pracy szkoły godziny przeznaczone na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeszcze raz, nasz dyrektor jest odpowiedzialny od tego, aby w arkuszu organizacji pracy szkoły wskazać godziny przeznaczone na realizację z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To dyrektor wskazuje, ile godzin. To on wskazuje, ile godzin mamy przeznaczone. To on dysponuje budżetem, to on wie, ile ma pieniędzy i to on decyduje, w jakiej ilości godzin tak naprawdę. Może to bardzo często być sprzeczne z tym, co Państwo, co rodzice oczekują, co na przykład jest zapisane w orzeczeniu, ale ostateczna decyzja należy do dyrektora co do ilości godzin. Dyrektor zatrudnia specjalistów. Dyrektor analizuje kwalifikacje, szanowni Państwo, analizuje kompetencje zaotrudnionych nauczycieli i przydziela im odpowiednie zadania, odpowiednie zajęcia, biorąc pod uwagę rozpoznawanie potrzeby uczniów. Takim przydzieleniem zajęcia mogłoby być na przykład prowadzenie TUS-u. Szanowni Państwo, nigdzie nie ma w przepisach powiedziane, kto może prowadzić, znaczy jest powiedziane, ale nie ma potrzeby posiadania jakichś specjalnych dodatkowych kwalifikacji do tego, żeby TUS prowadzić. TUS może być prowadzony oczywiście przez specjalistę lub przez osobę, którą dyrektor wskaże, którą według tego dyrektora jest osoba, która posiada wystarczające kompetencje i kwalifikacje do tego, żeby takie zajęcia prowadzić. Tak więc, szanowni Państwo, to dyrektor tutaj o takich rzeczach decyduje. Bierze pod uwagę rozpoznawane potrzeby uczniów w zakresie objęcia ich poszczególnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to on ustala formy, w jakich udzielana będzie ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna. On ustala okres i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. To jest bardzo ważne, żeby była jasność, że to on o tym informuje. On na przykład decyduje o tym, gdzie nauczyciel, wychowawca, gdzie będzie decydował, w jakim łącznym tygodniowym wymiarze czasu zajęć będzie z dzieckiem pracował i informuje o tym oczywiście rodziców. Może to on obowiązek informacyjny przekazać na kogoś innego, ale tak jakbyśmy sobie czytali literalnie przepisy, to jest to jego obowiązek. Natomiast nie jest powiedziane, że nie może tego scedować, na przykład na wychowawcę. Może. Nie wiem, czy wiecie, czy znacie w ogóle nowe uprawnienia dyrektora. One są trochę niezwiązane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale wydaje mi się, że warto je znać. Otóż zgodnie z nowymi przepisami od 1 września dyrektor szkoły
nabył nowe uprawnienia. Nie będzie już musiał zawiadamiać policji w sytuacji, gdy coś się w szkole wydarzy takiego bardzo niepokojącego, ale nie będącego poważnym przestępstwem. Nie będzie musiał zawiadamiać policji, nie będzie musiał zawiadamiać sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego. Zamiast tego, w przypadku jakichś takich, słuchajcie, drobnych wykroczeń, będzie mógł, ale za zgodą rodziców, będzie mógł sam zdecydować o konsekwencjach. Innymi słowy, on, dyrektor, zdecyduje, jakie konsekwencje poniesie winowajca. Nie musi dyrektor dzwonić po sądach, nie musi dzwonić po, czy zawiadamiać sądy, czy nie musi dzwonić po policjach. Będzie mógł wyznaczać kary uczniom. Tylko żeby była jasność, po raz kolejny powtarzam, musi się na to zgodzić rodzic lub też musi się zgodzić na to pełnoletni uczeń. W braku takiej zgody procedura jest taka jak przed 1 września, czyli informujemy po prostu organy ścigania, takie jak policja. Ale to nowe narzędzie można tutaj bardzo szeroko stosować, bo wierzę, że bardzo często rodzice będą się zgadzać na to, żeby to dyrektor podejmował takie decyzje, a żeby policja nie była informowana. To są obowiązki dyrektora. Jakie mają natomiast obowiązki nauczyciela? Czy rodzic, tutaj pojawia się pytanie od pani Jolanty, czy rodzic ma prawo nie zgodzić się na danego specjalistę wybranego przez dyrektora, na przykład na logopedę? Co w takiej sytuacji? Pani Jolanto, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rodzic ma prawo zrezygnować z danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ma prawo na przykład zrezygnować z logopedy, ale jeżeli decyduje się na to, żeby ten logopeda był, to ma to być logopeda, który wskazuje dyrektor. To znaczy, rodzic nie za bardzo ma decydować o tym, czy to ma być pani Kasia, czy to ma być pani Asia. Rodzic decyduje o tym, czy pomoc jest udzielana przez logopedę, czy też nie, natomiast może zasugerować, nie może za bardzo tutaj ingerować o to, w jaką dyrektor tutaj podejmuje decyzję co do osobowego zapewnienia tego logopedy, tak? Żeby była jasność, czyli rodzic decyduje, czy chce mieć pomoc logopedy, czy też nie, czyli rodzic tutaj ma, dokładnie o to chodziło, no to bardzo się cieszę, ale dla wszystkich jeszcze raz, szanowni państwo, rodzic decyduje, czy chce daną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo pomoc jest dobrowolna i może decydować o każdej z tych form, może nie chcieć pomocy w ogóle, a może chcieć mieć tą pomoc w ograniczonym zakresie i w innych na przykład z nich zrezygnować. Przy czym jeżeli decyduje się już na jakąś formę, no to dyrektor wyznacza konkretnego specjalistę lub konkretnego nauczyciela do tego, żeby taką pomoc udzielał. Rodzic może sugerować, tak jak powiedziałem, natomiast tutaj albo się decyduje, albo się nie decyduje na formę. Do zadań nauczycieli. Przechodzimy z powrotem do tych zadań nauczycieli. Do zadań nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych, specjalistów. Jakie są w szczególności te zajęcia wyznaczone przez rozporządzenie? Na pewno, to już sobie powiedzieliśmy, jest to rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Ale waszym obowiązkiem jest także określanie mocnych stron, określanie predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień tychże uczniów. Jest to także rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów. Czyli wy powinniście umieć dostrzegać te bariery, powinniście umieć rozpoznać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, powinniście umieć zauważać, że na przykład uczestnictwo dziecka w życiu w jakiejś sferze jego życia jest dla niego triggerem powodującym jakieś niepowodzenia edukacyjne. Podejmowanie waszych dalej obowiązki, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, ale i postdiagnostycznym. O tym się bardzo często zapomina. Drodzy nauczyciele, obecne przepisy mówią wyraźnie, że współpraca z poradnią nie kończy się na momencie, w którym poradnia wydaje opinię albo orzeczenie. Ta współpraca może trwać nadal. I to nie jest
tylko tak, że ona kończy się po stronie poradni i poradnia nie ma nic do powiedzenia. Jeżeli wy, drodzy nauczyciele, będziecie potrzebować wsparcia ze strony poradni, to za pośrednictwem swojego dyrektora możecie wystąpić o wsparcie merytoryczne od właśnie pracowników poradni. Na tym polega współpraca, ona działa w obie strony. Więc jesteście zobowiązani, ale także to zobowiązanie działa w obie strony, do współpracy z poradnią. Zarówno w procesie diagnostycznym, czyli w procesie przed wydaniem dokumentu postdiagnostycznego w postaci opinii albo orzeczenia, ale także i po tym procesie, w procesie postdiagnostycznym też musicie współpracować z poradnią. W szczególności ta współpraca jest w zakresie oceny funkcjonowania uczniów. Wiecie, że musicie dokonywać takiej oceny funkcjonowania, oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Musicie oceniać bariery, ograniczenia w środowisku, tak? To wszystko musicie oceniać i w związku z tym, jeżeli poradnia będzie potrzebowała tutaj waszego wsparcia w postaci waszej przez was przygotowanej, nazwijmy to opinii, chociaż ona się tak nie nazywa, ale wszyscy nauczyciele tak na to postrzegają, to drodzy Państwo, no powinniście tą współpracę tutaj kontynuować. Tak więc, żeby była jasność, ona tutaj musi być. To jest także ważne przy późniejszej, jakiejś dalszej, postdiagnostycznej, kolejnej diagnozie, na przykład w celu sprawdzenia, czy podejmowane zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są efektywne, bo jeżeli są nieefektywne, to należy je zmienić. Do tego też potrzebna jest nam współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Pani Justyna mnie pyta, a jeśli jeden rodzic zgadza się na udzielanie pomocy na przykład w formie dodatkowych zajęć specjalistycznych, a drugi rodzic się nie zgadza, oboje rodzice mają prawa rodzicielskie, no to Pani Justyno, tak naprawdę sytuacja jest taka, że powinniśmy wstrzymać się z udzielaniem takiej pomocy. Tutaj w sytuacji, w której rodzice się nie dogadują, no to powinien się wypowiedzieć tak naprawdę sąd rodzinny i opiekuńczy, który powinien w stosunku do nich wydać decyzję, który rodzic ma rację. Tak, oni powinni zwrócić się po taką decyzję do sądu. Wy tutaj za bardzo nie macie nic do dogadania. Natomiast jeżeli rodzic, jeden z was z nich się nie zgadza, ma pełne prawa rodzicielskie, to słuchajcie, nie powinniście udzielać takiej formy, na której ten jeden z rodziców się nie zgadza. Czy pedagog specjalny musi przebadać wszystkie dzieci, czy tylko konkretne z trudnościami? Pani Agnieszko, do tego pedagoga sobie jeszcze dojdziemy, do tego, jakie ma obowiązki, bo z tymi badaniami przesiewowymi, ogólnie z badaniami i ogólnie z waszymi obowiązkami jest dużo mitów związanych z tym, jak się czyta ten przepis, bo przepis dotyczący pedagogów specjalnych jest tak skonstruowany, że osoba nieprawnicza nie do końca wie, o czym ten przepis jest. Więc go sobie dzisiaj przeczytamy bardzo dokładnie i odpowiem na to pytanie już wtedy. Jeżeli uczeń licealista posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej odnośnie dysleksji, to jakie dokumenty szkoła powinna przygotować do opinii? Szanowni Państwo, na pewno powinno być przygotowane do stosowania. Dlatego. Dobra, idziemy dalej. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela tej uczniowi oraz informuje o tym, zobaczcie, i teraz w przypadku szkoły informuje o tym wychowawcę, a w przypadku przedszkola informuje o tym dyrektora tego przedszkola. I teraz ten wychowawca lub ten dyrektor informuje o tym pozostałych, zgodnie z przepisami jest taka procedura. Czyli ja jako na przykład nauczyciel przedmiotowiec obserwuję, że dziecko ma potrzeby psychologiczno-pedagogiczne. Szanowni Państwo, w związku z tym informuję o tym wychowawcę. Jak sam jestem wychowawcą, to nikogo nie informuję, no chyba że jestem w przedszkolu, no to wtedy informuję dyrektora. Ale jeśli mówimy o szkole, no to wychowawca nikogo nie informuje. Informuje, za chwilę sobie powiemy. Natomiast my, jeżeli jesteśmy przedmiotowcami, informujemy o tym wychowawcy. Jesteśmy specjalistami, informujemy o tym wychowawcy. Dalej, ten wychowawca lub ten dyrektor informuje o tym pozostałych nauczycieli współpracujących z dzieckiem. To znaczy, wychowawca dostaje informację lub sam obserwuje, że dziecko ma potrzeby, jest konieczność objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Informuje o tym innych nauczycieli. Nie może być sytuacja taka, że nauczyciele nie wiedzą, że dane dziecko nie ma takiej potrzeby. Nauczyciele muszą to wiedzieć, żeby odpowiednio współpracować z tym dzieckiem.
żeby odpowiednio indywidualizować z nim zajęcia. Więc szanowni Państwo, informuje ten wychowawca lub dyrektor o tym pozostałych nauczycieli oraz oczywiście w dalszej kolejności informujemy o tym rodziców. Czyli zapraszamy rodzica na rozmowę, rodzic przyjeżdża i mówi, szanowni Państwo, no tutaj będzie rodzicu, w zależności czy przyjdą w pojedynkę czy w dwójkę, być może jest konieczność dalszego diagnozowania tego dziecka. O potrzebie objęcia uczniom pomocą psychologiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Zobaczcie, przy pełnoletnim uczniu, w szczególności to interesuje oczywiście nauczycieli w liceach i szkołach ponadpodstawowych, nie informujemy już rodzica. Słówko albo oznacza, że albo jednych, albo drugich, nie informujemy ich razem. Jeżeli mamy pełnoletniego ucznia, to wygasa w stosunku do niego najczęściej władza rodzicielska, znaczy wygasza w stosunku do niego władza rodzicielska. Więc nie informujemy rodziców, bo rodzice już w zasadzie w stosunku do pełnoletniego ucznia nie mają nic do gadania. Pełnoletni uczeń decyduje tak naprawdę co do siebie. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, o których poszczególne formy będą realizowane, dyrektor przedszkola informuje oczywiście rodziców albo tego pełnoletniego ucznia. Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. I teraz, szanowni Państwo, należy to zrobić, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że nauczyciel pracujący z uczniem nie wie, że uczeń ma taką potrzebę. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielenia oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form w danej szkole. Wymiar godzin form uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednią liczbę godzin. I teraz już sobie chyba to powiedzieliśmy, ale jeszcze raz warto to podkreślić. Jeśli taka sytuacja będzie, że z orzeczenia wynika, że konieczność jest większej ilości godzin, a one są nieujęte w arkuszu organizacji pracy szkoły, to szanowni Państwo, arkusz jest do zmiany. Jest to wynikające prosto z decyzji administracyjnej, jaką jest orzeczenie. Bo przypominam Państwu, że orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Czyli państwo nam nakazuje, ażeby określone rzeczy zrealizować. I jeżeli dostajemy taki państwowy nakaz, to szanowni państwo, bardzo mi przykro, ale jeśli nasz arkusz organizacji pracy szkoły jest sprzeczny z tym nakazem, z tą decyzją administracyjną, to nasz arkusz jest do zmiany. I w związku z tym, że my mamy obowiązek dostarczyć spełnić to, co jest napisane w tej decyzji administracyjnej, organ prowadzący szkołę musi nam ten aneks przyjąć. To jest obowiązek. Jeśli tego nie robi, łamie przepisy. Wychowawca klasy, dyrektor, nauczyciele grup wychowawczych, specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracują z rodzicami albo z pełnoletnim uczniem. Zobaczcie, znowu bardzo ważne, podkreślane jest to na każdym etapie, że jeżeli macie pełnoletniego ucznia, to on jest samostanowiący o sobie. Jeżeli nawet jesteście w szkole masowej, w szkole nie dla tylko i wyłącznie dla osób dorosłych, to i tak decyduje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej tenże uczeń pełnoletni. Do tego stopnia, szanowni Państwo, że jeżeli na przykład macie spotkanie zespołu, którym będziecie na tym spotkaniu ustalać indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, to nie powinniście zapraszać rodzica pełnoletniego ucznia, tylko powinniście zapraszać pełnoletniego ucznia. Okej, więc szanowni Państwo, miejcie to na uwadze, że wy powinniście teoretycznie te formy ustalać właśnie z nim, ze współpracy z tym pełnoletnim uczniem, bo wychodzimy z założenia, że to on ma pełną władzę nad sobą. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy
do możliwości psychofizycznych ucznia. Tutaj się pojawiły takie pytania, szanowni państwo, dotyczące tego, co dla tych uczniów należy przygotowywać. To jeszcze raz tylko przypomnę, bo my o IP-tach na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy, ale chcę, żebyście mieli tą świadomość, że jeżeli dziecko ma orzeczenie i tylko ma być to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bo orzeczenie jakieś inne z innego zakresu, tutaj o tym nie uprawnia, ale orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego równa się dla was obowiązek przygotowania IPET-u. Obowiązek wcześniej przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a potem oczywiście tego IPET-u. I w załączniku do tych IPET-ów powinny być dostosowania dla konkretnych przedmiotów, dla konkretnych przedmiotów. Każde dostosowanie oddzielnie dla przedmiotu. Natomiast jeżeli mamy opinię, no to w stosunku do opinii nie mamy obowiązku przygotowania co do zasady IPET-u, prawda? Nie ma tego obowiązku. W związku z tym powinniście przygotowywać dostosowania. Czyli jeszcze raz, jak macie opinię, to opinia dla was równa się przygotowanie dostosowania. Jak macie orzeczenie, to ono dla was się równa przygotowaniem IPET-u. Tu, żeby była pełna jasność, tak to powinno wyglądać. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają efektywność udzielanej pomocy. Jest to wasz obowiązek, wy musicie taką efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonać. Formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Co to oznacza? Skoro państwo decydując o tym, planując udzielanie pomocy, jak się planuje udzielanie pomocy? W programie najczęściej, prawda? Jeżeli macie orzeczenie, jeśli nie, no to są tam dostosowania. I szanowni państwo, bierzecie wtedy taką ocenę, taką ewaluację i ją sprawdzać. Pani Maria mi się tutaj ze mną nie zgadza, tak? No cóż, pani Mario, bardzo mi przykro, to, co państwo mają tutaj na ekranie, jest żywo wyciągnięte z rozporządzenia. No nie ja to wymyśliłem. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ustępie 9, wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązywania problemu ucznia. Ja tu widzę, że jest jakaś bardzo burzliwa dyskusja dotycząca, która się dzieje na czacie. Nie będę się w to włączał, bo szanowni państwo, mamy ograniczony czas, a już od pół godziny mówię. Jak wygląda taki dokument, jak wygląda taka ocena efektywności? Ona jest bardzo prosta. Jak powinna być skonstruowana, bo ona bardzo często jest związana, jak tworzycie sobie tą teczkę dla dziecka, no to takich ocen efektywności będziecie trochę robić. Zobaczcie, tu jest przykład tego, jak to powinno wyglądać. I zasada jest bardzo prosta. Wypisujecie wszystkie zajęcia, wszystkie czynności, wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które w okresie objętym oceną były wykonywane dla tego dziecka, spisujecie je jakby w listę, po czym do każdej z nich poszczególnie się odnosicie. Poszczególnie musicie się odnosić, oceniając, czy ona była udana, czy w ogóle się odbyła. Jeśli się nie odbywała, to trzeba napisać dlaczego. No i czy była ona, czy była efektywna. Jeśli nie, no to co z tym robimy? Zobaczcie, jak to jest w naszym przypadku. Tutaj akurat się dużo nie zadziało, wszystko się ładnie spięło. Przykład. W roku szkolnym 2019-20 uczeń uczęszczał na następujące zajęcia. Wyrównawcze, zobaczcie, jest wyliczenie, tak jak bym powiedział. Wyrównawcze z logopedą, z pedagogiem, z psychologiem, techniki multimedialne, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacyjna, arteterapia. Wszystkie te formy zajęć miały pozytywny wpływ na poziom funkcjonowania ucznia. Gdyby jakaś miała negatywny, no to w tym miejscu to o tym piszemy, tak? Że jakaś go na przykład przebodźcowywała i to powodowało u niego chociażby regres.
Zaobserwowano progres, między innymi w zakresie samodzielności, uspołecznienia, zasobu słownictwa i komunikacji ucznia. Znaczący wpływ na relacje ucznia z otoczeniem miały indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem szkolnym, które szczególnie przyczyniły się do prawidłowego rozwoju sfery emocjonalno-społecznej, czyli pierwsze zajęcia opisane dokładnie. Zajęcia wyrównawcze, kolejne opisane, pomogły uczniowi w wyrównaniu braków i dorównaniu wiedzą z rówieśnikami. Techniki multimedialne, znowu opisujemy każdą poszczególną rzecz, czy były realizowane, co dały temu dziecku. Arteterapia dała możliwość wyciszenia i tak dalej. I dalej podsumowane tutaj nasza przykładowa ocena jest takim zdaniem. Uczeń nadal wymaga wsparcia ze strony terapeutów i nauczycieli, dlatego powyższe formy terapii będą kontynuowane w następnym roku szkolnym. Więc żeby była jasność. Pytanie, kto ma to robić, tak? Szanowni Państwo, tutaj przepis mówi, że wracam tutaj szybciutko do naszych przepisów. Zobaczcie, że jest napisane tak. Nauczyciele, czyli wspólnie, tak? Wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają efektywność, więc w zasadzie należałoby ten przepis rozumieć w ten sposób, że robi to zespół. Zespół współpracujący z uczniem. Z czego składa się zespół? Na pewno to wiecie, szanowni państwo, zespół składa się z nauczycieli i specjalistów, którzy współpracują z tym dzieckiem. Więc ponieważ ten przepis jest tak sformułowany, że robią to nauczyciele, wychowawcy, czyli jest tu liczba mnoga, to interpretacja jest taka, że jest to obowiązek zespołu. Oczywiście umówmy się, że będzie to tak, że to spisze jedna osoba, która siada przy komputerze, ale przypominam wam, że macie obowiązek spotykania się w zespole. Zaraz sobie powiemy, jak często to robicie, zgodnie z tymi przepisami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Więc ten obowiązek po waszej stronie, szanowni państwo, tutaj jest i w związku z tym, jak się już spotkacie w tym zespole, no to sobie zrobicie właśnie poza być może w OPF-u, zrobicie sobie właśnie taką ocenę efektywności. Proszę o informację, jaka dokumentacja ma być w przedszkolu, jeśli udzielane jest dziecku wyłonionemu po obserwacji. Pani Renato, jeśli dziecko przyjdzie z orzeczeniem, no oczywiście będzie miał dokładnie taką samą dokumentację jak wszystkie inne dzieci, czyli musi dziecko nawet w przedszkolu dostać wcześniej w OPF-u, a później IPET. Tak więc tutaj nie ma tutaj absolutnie żadnych wątpliwości. Idziemy dalej. Potrzeba objęcia uczniom pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności. Z jakich rzeczy musicie objąć tego ucznia, nawet jeśli nie otrzyma dokumentu postdiagnostycznego? Nawet jeżeli nie, nie. Pani Magdalena pyta, czy ocena efektywności tylko dla dziecka z orzeczeniem, czy z opinią też. Ja stoję na stanowisku, że dla dzieci z opinią też można pisać ocenę efektywności, bo zobaczcie, jak jest skonstruowany przepis. Przepis mówi, chociaż pomimo tego, że ten przepis dotyczy rozporządzenia, które mówi głównie o dzieciach z orzeczeniem, to ja stałbym na stanowisku, że można to zrobić. I teraz tak. Jaka jest obowiązek? Musicie objąć uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeśli ci uczniowie mają niepełnosprawność. I niezależnie od tego, czy będziemy ustalać, jaka to jest niepełnosprawność, bo niepełnosprawność może być intelektualna i niepełnosprawność może być ruchowa. I szanowni państwo, tutaj nie ma rozróżnienia. Niezależnie od tego, czy jest to niepełnosprawność czy ruchowa, czy niepełnosprawna, ucznia obejmujemy pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, dla osób niedostosowanych społecznie robimy... ojejku, teraz mi wypadło z głowy. Dla jednych robimy socjoterapię, dla drugich robimy, przypomnijcie mi proszę, resocjalizację, tak? Tak więc, szanowni państwo, wypadło mi z głowy, przepraszam. Wiem, że są te slajdy mało czytelne, dlatego ja wam je czytam, mam tego świadomość. Rewalidację. Rewalidację robimy dla osób niepełnosprawnych. I teraz tak, szanowni państwo, jakby ktoś potrzebował tej prezentacji, bo wiem, że ze względu na to, że chciałem ująć cały przepis w jednym miejscu, na jednym slajdzie, to on może być mało czytelny, to przypominam, że można sobie taką prezentację razem z certyfikatem z dzisiaj zamówić.
Idziemy dalej. Zaburzenia zachowania lub emocji, szczególne uzdolnienia. Te szczególne uzdolnienia pojawiły nam się dawno i niedawno, bo w 2019 roku była nowelizacja a propos tego, że dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami też wymagają objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności, że one potrafią być zaburzone w innych miejscach. Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych. Przypominam, że w polskich szkołach mamy od 1 września 400 tysięcy dzieci z Ukrainy, które mogą mieć za sobą traumatyczne przeżycia w związku z tym, co się dzieje za naszą granicą. Z niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia, jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskimi. Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Te wszystkie osoby powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z uczniem. To nie muszą być dodatkowe godziny, takie, które się dostaje, kiedy dziecko dostaje orzeczenie i dostaje sfinansowanie na te dodatkowe godziny pomocy, ale żebyście wiedzieli, że nawet w ramach codziennej podstawowej pracy z uczniem takich uczniów, którzy mają te elementy, czy jeden z tych elementów wymienione spełniają, trzeba ich objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Z kim współpracujemy przy tej pomocy? Numer jeden, nieprzypadkowo jest to, są to rodzice ucznia. I szanowni państwo, ci rodzice, no chcąc czy nie chcąc, musimy z nimi współpracować, bo no umówmy się, nauczyciel sam nie załatwi sprawy. Nauczyciel nie jest cudotwórcą. Nauczyciel może z dzieckiem próbować współpracować, ale jeżeli to dziecko nie będzie miało współpracy w domu, jeżeli rodzic będzie wam stawiał kłody albo nie będzie współpracował, no to efekty będą dużo słabsze. Tak więc, szanowni państwo, z rodzicami trzeba współpracować i na przykład to jest do tego posunięte, że przepisy mówią, że formy wsparcia rodziców muszą być zapisane w IPEC-ie. Ale koniecznie musimy współpracować z rodzicami. Z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi. Dla was to może być istotne, drodzy nauczyciele, kiedy będziecie przygotowywać IPET, bo gdy przygotowujecie IPET i dochodzi do sytuacji, w której macie na przykład w orzeczeniu napisane, że dziecko powinno mieć integrację sensoryczną, czy zajęcia z integracji sensorycznej, bo jest zaburzone, a nie ma w szkole czy w placówce sali do prowadzenia takich zajęć z integracji sensorycznej, no to szanowni państwo, zobaczcie, co jest napisane w tej czwóreczce. Dyrektor powinien z podmiotami wskazanymi wyżej, czyli z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, podjąć współpracę. I faktycznie powinno to wyglądać w ten sposób, że szanowni państwo, bierzemy nasz IPET i wskazujemy, że na przykład zajęcia z integracji sensorycznej są realizowane w jednostce na zewnątrz, w jakiejś innej szkole. I to ważne, żeby to coś takiego było ujęte, żeby tutaj nikt wam nie zarzucił, że wy tego nie realizujecie. Realizujecie, finansujecie, czy dyrektor to finansuje, szkoła to finansuje, dziecko ma to zapewnione, tylko ma to na przykład zapewnione w organizacji pozarządowej albo innej instytucji. Taką inną instytucją może być na przykład prywatna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W Pruszkowie, z którego do państwa dzisiaj mam przyjemność mówić, prywatna poradnia psychologiczno-pedagogiczna RIMS na przykład prowadzi zajęcia z TUS-u. I wiem, że mnóstwo dzieciaków, które nie udało się utworzyć grupy w poszczególnych placówkach czy w poszczególnych szkołach, przychodzą normalnie na TUS tam do tej prywatnej poradni i nie ma z tym żadnego problemu. I żebyście mieli państwo tego świadomość, że to może być tak zorganizowane, że nie wszystko musi być wrzucone do waszej placówki. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce jest udzielana z inicjatywy. I te 13 punktów, które tu państwo widzą, które mogą być nieczytelne, ale już wam czytam, te 13 osób, podmiotów mogą wskazywać, mogą przyjść do szkoły, mogą podejść do was, mogą wam powiedzieć: słuchajcie, to dziecko z naszej perspektywy wymaga objęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I to jest ich inicjatywa i w związku z tym wy powinniście mieć to na uwadze. Zobaczcie, w pierwszym punkcie znowu nieprzypadkowo uczniowie, czyli jeżeli uczeń do was przychodzi,
I jest sytuacja taka, że ten uczeń mówi, że droga pani, drogi panie, nauczycielu, ja mam tutaj problemy, bo mi się w oczach literki mieszają, cyferki mieszają, ja mam problem. To dla was sytuacja jest oczywista. Oho, możliwe, że dziecko ma dysleksję. Natychmiast zaczynamy dla niego na przykład indywidualizować karty pracy, które powinny być większe. Indywidualizować dla niego kartkówki, które, czy klas, przepraszam, prace klasowe, które mu dla niego drukujemy większą czcionką, żeby mu to ułatwić. Jednocześnie informujemy o tym rodziców uczniów. Identyczna sytuacja, przychodzi do was rodzic ucznia i mówi: drogi nauczycielu, nasze dziecko nam się tutaj żali, że nie do końca sobie radzi, bo mu się cyferki mieszają, literki, czy możemy coś z tym zrobić? I dla was znowu czerwona lampka z tyłu, oho, dziecko ma dysleksję, tak? Albo przychodzi do was rodzic i mówi: ostatnio w domu mieliśmy taką sytuację, że dziecko wykazywało cechy na przykład dziecka z ADHD i wy powinniście to, te rzeczy mieć na uwadze. Być może z rozmów z rodzicami wychodzi, że dziecko jest, ma problemy behawioralno-emocjonalne, czyli ma PBA i dla was to też jest informacja, że być może powinniście inaczej prowadzić to dziecko. Tak więc zobaczcie, że sama informacja od ucznia, czy sama informacja od rodziców jest dla was już sygnałem, jest już dla was bodźcem, która powoduje, że takiego ucznia możemy zacząć pomocą obejmować. Oczywiście dyrektor, jeśli do was przyjdzie i powie: słuchajcie, dostałem informację, że to dziecko zaobserwowano u niego taką pomoc, rozpoczynacie wy także taką pomoc udzielać, no to z dyrektorem nie dyskutujemy. Mamy nauczyciela innego wychowawcę grupy wychowawczej, innego specjalistę, który w rozmowach z was ewidentnie was o tym poinformuje, że należy to robić. Więc jest taka inicjatywa, słuchamy się, przyjmujemy, robimy. Pielęgniarkę środowiskową, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, asystent edukacji romskiej, pomoc nauczyciela, asystent nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, czy organizacja pozarządowa, która z tym dzieckiem pracuje, też się może do was zgłosić. Macie jakąś organizację pozarządową, nie wiem, pod tytułem ZHP czy ZHR, tak? I oni mówią: słuchajcie, my tu widzimy, że jest ewidentnie potrzeba objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną, bo u nas doszliśmy do wniosku, że on przeżył jakąś traumę. Robimy. Tak więc, szanowni państwo, robimy. Tutaj państwo mówią, gdzieś tu mi się rzuciło w oczy, co robić, jeśli diagnoza jest błędna. Szanowni państwo, domyślam się, że dostajecie dokument postdiagnostyczny, w którym ewidentnie widzicie, że ta diagnoza nie przystaje do dziecka, jest błędna. Szanowni państwo, od orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje wam 14, nie wam, rodzicom, 14-dniowy termin na odwołanie się. I szanowni państwo, warto z tymi rodzicami, jeśli z nimi współpracujecie, rozmawiać o tym, żeby przynieśli do was to orzeczenie i wam pokazali, zanim go oficjalnie złożą do szkoły, że należy już z takim dokumentem pracować. Czyli szanowni państwo, no tak, tutaj pani Monika, Małgorzata, przepraszam, wskazują, że często przynoszą za późno, jest to problem. Dlatego już jeszcze w tym etapie przed wydaniem dokumentu postdiagnostycznego informujecie tego rodzica: drogi rodzicu, przyjdź do nas z dokumentem jak najszybciej, bo termin jest 14-dniowy. On się może, jakby może nie mieć tej świadomości, może dostać to orzeczenie. Zawsze w tym orzeczeniu będzie pouczenie, że przysługuje od niego odwołanie, ale bardzo często nikt na to nie zwraca uwagi i warto o tym rodzicowi powiedzieć: drogi rodzicu, przyjdź, bo może się okazać, że rzeczywiście tam wyłapiemy błędy, a ten termin jest bardzo krótki. Ale oczywiście kontaktujemy się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, dlatego że mamy prawo współpracować z poradnią także w procesie postdiagnostycznym. Jeśli nam wyjdzie na przykład, że diagnoza dziecka była błędna i zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej są nieprzystające do dziecka, to możemy właśnie ze względu na zrealizowanie tego, czyli oceniając efektywność, wskazać, że te formy, które tam są, zostały zaproponowane, one są nieefektywne i w związku z tym prosimy o dodatkowe wsparcie, być może zmianę, być może tego typu rzeczy. I to się da zrobić, natomiast no najlepiej by było, żeby nie iść tak dookoła, tylko właśnie zrobić to w takiej formie
poprzez rodzica, który by się odwołał od błędnej diagnozy. Tak, o tym, że Państwo tutaj mi teraz będą pisać o błędach, które się zdarzają w orzeczeniach. Tak, tych błędów, te błędy się zdarzają, bo potrafią być większe i mniejsze. Nad tymi mniejszymi, gdzie Państwo tutaj wypisują, że jest mylony chłopiec z dziewczynką, no to nad tymi jesteście w stanie jeszcze je przepracować, tak? Natomiast jeśli jest błędna diagnoza, no to ciężko coś z tym zrobić, tak? Więc no tutaj warto by było tutaj reagować. Czy jako specjalista mogę napisać opinię o dziecku na prośbę rodzica? Na prośbę rodzica, to znaczy to będzie troszeczkę inaczej, bo to bardzo często jest w ten sposób, że na prośbę rodzica oczywiście możecie napisać opinię dla rodzica, natomiast dla samej poradni to się robi troszeczkę inaczej, to znaczy rodzic kieruje swoje kroki do poradni, być może o kolejną diagnozę, o nową diagnozę i wtedy poradnia występuje do waszej placówki o to, żebyście wy przygotowali dla poradni taką opinię. Tak więc trzeba trochę naokoło. Natomiast jeżeli was rodzic poprosi, żebyście wystawili opinię dla tego rodzica, to oczywiście możecie to zrobić. Natomiast jak skieruje do was takie zapytanie już poradnia, no to wtedy trzeba to zrobić. To jest tylko taka różnica. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Jakie to są formy? Może to być klasa terapeutyczna, mogą to być zajęcia rozwijające uzdolnienia wszelkiego rodzaju. Specjalnie zobaczcie, ten przepis jest tak skonstruowany, że on jest dość szeroki. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, na przykład do zajęć rozwijających umiejętności uczenia się można zarówno wrzucić umiejętności szybkiego czytania, można zarówno wrzucić jakiś kurs z mnemotechniki, ale zarówno można wrzucić tam biofeedback. Tak więc to pokazuje wam, jak szeroki jest ten punkcik zajęć rozwijających umiejętności uczenia się. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, każdy wie, co to jest. Zajęcia specjalistyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zobaczcie, przez inne zajęcia o charakterze terapeutycznym tutaj możemy wrzucić na przykład dogoterapię, alpakoterapię. Czy się znajdą na to pieniądze, nie mam pojęcia, ale chcę wam pokazać, jak pojemne są te punkty. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uczniów, w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ponadpodstawowych, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, porady i konsultacje i warsztat. W przypadku w przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielona rodzicom uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Nauczycielom także. Gdzie nauczyciele mogą tego szukać? Nauczyciele poza poradnią psychologiczno-pedagogiczną mogą tego szukać w ODN-ach, w ośrodkach doszkolenia nauczycieli. Tam możecie znaleźć konsultacje, warsztaty, szkolenia. Porady nie wiem, czy tam znajdziecie, mam nadzieję, że znajdziecie, ale często porady znajdujecie raczej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast w stosunku do rodziców, no rodzic nie skorzysta z ODN-u, to jest oczywiste, no chyba, że jest nauczycielem, ale w większości przypadków nie jest. W związku z tym tego rodzica będziemy raczej zapraszać na zajęcia, które są organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, czy to prywatne, czy to publiczne, a także w naszych szkołach. To znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby rodziców edukować. I ja osobiście jeździłem na takie szkolenia i robiłem szkolenia dla rodziców. Czyli jest to możliwe, no kwestia tylko i wyłącznie sfinansowania tego, no bo powiedzmy sobie szczerze, że takie szkolenia obciążają budżet szkoły. Jak to poksięgować, to już jest sprawa szkoły, ale jest taka możliwość, przepis na to pozwala, ażeby dla rodziców przygotować warsztaty i szkolenia, jak pracować z dzieckiem z ADHD, jak pracować z dzieckiem z autyzmem, jak współpracować z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo często ci rodzice, nie wiem czy wiecie, ale 95% osób w społeczeństwie, 95% nie jest w stanie dokładnie określić, czym jest autyzm, nie jest w stanie zdefiniować tego, na czym ten autyzm polega. To jest bardzo ciekawe, żebyście wiedzieli, jak bardzo społeczeństwo nie ma o tym pojęcia. I często, pomimo tego, że rodzice posiadają dzieci z potrzebami psychologiczno-pedagogicznymi, nie wiedzą, jak sobie z takimi dziećmi poradzić. W związku z tym potrzebują tych porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. I szkoła
udziela, zobaczcie, że ta pomoc jest udzielana, nie, że może być udzielana, tylko że jest udzielana. Tak więc powinniście tych rodziców na to kierować. Ilość uczniów na poszczególnych zajęciach. Dla Was jest to istotne, nie ilość godzin, bo tak naprawdę ilość godzin jest decydowana w orzeczeniu we współpracy z dyrektorem, bo to dyrektor ustala liczbę godzin. To już sobie powiedzieliśmy tutaj dzisiaj kilkukrotnie. Ale teraz pod względem tego, na co zwracają osoby kontrolujące, organy kontroli, no to liczba osób na zajęciach. I to warto wiedzieć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dla nich liczba osób w zajęciach to jest nie więcej niż 8. I warto to wiedzieć, że przekraczanie tej granicy jest niedopuszczalne. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się i liczba uczniów na takich zajęciach nie powinna przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczniów zajęć nie może przekraczać 4. Nie mylić zajęć logopedycznych z zajęciami czy z badaniami przesiewowymi, gdzie badania przesiewowe oczywiście robi się dla całych grup, tak, dla całych klas. Natomiast jeśli dochodzi do zajęć logopedycznych, to na zajęciach logopedycznych maksymalnie 4 i nie może być więcej w dzienniku wpisane. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10, ale w tym konkretnym przypadku, zobaczcie, jest wyłom, to znaczy jest taki ale, jest możliwość zmienienia tej liczby na większą, jeśli jest to uzasadnione potrzebami uczniów. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole, placówce oraz aktywnym, pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły i placówki. Liczba uczestników takich zajęć, innych niż wcześniej wymienione, nie może przekroczyć 10. Czyli tutaj mamy wymienione te zajęcia oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym do 10. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się, co jest dosyć oczywiste, i dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ta liczba uczestników nie może przekroczyć 8. Godzina tych zajęć, o których wcześniej sobie wymieniliśmy, tych wszystkich rodzajów zajęć, to jest godzina lekcyjna, czyli godzina zajęć trwa 45 minut. Wyjątkiem, których wcześniej zresztą nie zostały wymienione, bo jest troszeczkę inaczej ujęte, wyjątkiem są zajęcia rewalidacyjne. Często macie na moich szkoleniach pytania, ile trwa godzina rewalidacji. Szanowni Państwo, rewalidacja trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie ich w krótszym czasie, trzeba jednak zachować ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez. Zobaczcie, że tutaj wyraźnie przepis mówi, co w rewalidacji powinno być brane pod uwagę. Naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatyw metod komunikacji, no tutaj oczywiście jeśli chodzi o ucznia niewidomego. Jeśli mamy ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy albo z jego brakiem, no to naukę języka migowego albo innego sposobu komunikowania się, czyli alternatywnych sposobów komunikacji. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Trochę o zindywidualizowanej ścieżce. Szanowni Państwo, zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy zindywidualizowanego szkolnego, ona będzie organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać tam do szkoły czy przedszkola, ale ze względu na jakieś trudności w funkcjonowaniu, one wynikają najczęściej ze stanu zdrowia, nie mogą ich wszystkich realizować na takich normalnych zajęciach. I dlatego dla nich reorganizuje się i zindywidualizowaną ścieżkę.
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii, czyli musimy mieć opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. I teraz, szanowni państwo, publicznej, podkreślam, taką opinię może wydać tylko i wyłącznie publiczna poradnia. To musi być zespół złożony ze specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami i takie zespoły znajdujemy w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Musimy mieć tą opinię, ażeby ucznia z indywidualną ścieżką, zindywidualizowaną ścieżką objąć. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą trudności funkcjonowania ucznia. W przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia, także wpływ przebiegu choroby. W przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły, także opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, czyli wy będziecie musieli takie opinie przygotowywać, jeśli chcecie dziecka objąć pomocą, objąć tą zindywidualizowaną ścieżką. Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy z wami będzie przeprowadzała analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I ta opinia, o której my sobie cały czas mówimy, zawiera wszystkie dane, informacje, o których tych mowa w przepisach. W szczególności będzie zawierała zasady działania tego, której do tej pory robiliście, czyli zakres, w jakim uczeń nie mógł brać udziału z różnych powodów, okres, w jakim powinniśmy objąć tego ucznia zindywidualizowaną ścieżką. Powinno być także w tej opinii wskazane działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier utrudniających funkcjonowanie. Tak? Dopiero wtedy, jak otrzymamy tą opinię, no to będziemy mogli sobie to poczytać i podyskutować na ten temat, ale to żeby było jasne. Tutaj pani Małgorzata jakby doprecyzowuje i dziękuję za ten komentarz. Ta opinia tak naprawdę składa się z wielu opinii wychowawcy, psychologa, pedagoga i to opinia, którą wy wystawiacie, natomiast opinia, którą otrzymujecie, no to będzie zawierała takie elementy, żeby była jasność, jakie działania powinny być podjęte. Tak? Czyli i państwo piszą opinię, no nazwijmy je w ten sposób, że państwo piszą opinię do poradni i poradnia wam musi wystawić opinię. Tak więc tutaj mamy opinię i opinię, nie mylmy ich ze sobą. Ale oczywiście ma pani rację, pani Małgorzato, bardzo dziękuję za ten komentarz. Pani Elżbieta mnie pyta, czy zindywidualizowana ścieżka kształcenia to samo, co zajęcia indywidualne. Nie, pani Elżbieto, to nie jest niestety to samo. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub program nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. I tutaj uwaga, bo na wniosek ucznia, przepis mówi, że na wniosek czy ucznia pełnoletniego, czy rodzica, dyrektor ustala wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając też tą konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej. Pani Katarzyna mnie tutaj pyta, czy to do orzeczenia o nauczeniu indywidualnym. Pani Katarzyno, do każdego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego trzeba przygotować IPED. Zindywidualizowana ścieżka nie może być zorganizowana dla tych uczniów, których tutaj widzicie, czyli dla uczniów objętych kształceniem specjalnym i dla uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, czyli dla tych maluszków też nie można to zrobić. Jest coś takiego jeszcze jak klasa terapeutyczna. Ja tutaj zawsze przy klasach terapeutycznych zadaję takie pytanie, żeby się zastanowić, dlaczego i dla kogo my chcemy zorganizować tego typu klasy. Jak się je tworzy, czy w każdej sytuacji ona jest najlepsza dla ucznia. Bywa, że powinniśmy się nad tym zastanowić. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale. Jakiego rodzaju to mogą być uczniowie? To mogą być na przykład klasa złożona z uczniów z dyslekcją chociażby. Przykładem właśnie takiej klasy może być klasa dla dzieci dyslektycznych. I nauka dla takiej klasy, w takiej klasie terapeutycznej odbywa się na podstawie programów nauczania normalnych, tych, które są normalnie realizowane w szkole.
ale jest niezbędne dostosowanie metod i form pracy z uczniami. Tak, żeby była jasność, że dla nich będziemy mieć inne formy kart pracy, bo to są dyslektycy. Tak? Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą normalnie nauczyciele tych zajęć normalnych, edukacyjnych, ale różnica jest taka, że w klasie terapeutycznej ilość uczniów nie może przekraczać 15. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności funkcjonowania ucznia. Czyli szanowni państwo, umówmy się, z dysleksji nigdy się nie wyleczymy. To nie jest coś, czego możemy się pozbyć. Ale dysleksja może być z czymś, z czym uczeń nauczy się żyć, nauczy się pracować. Identycznie z ADHD. ADHD jest takim zaburzeniem, które z upływem czasu słabnie. I osoby dorosłe oczywiście mają trudności związane ze swoim ADHD, ale ono jest dużo jakby słabiej odczuwalne przez te osoby dorosłe niż u dzieci, dlatego że nauczyły się, jak się regulować, jak się kontrolować. W związku z tym, jeżeli zobaczcie, przepis mówi, że do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności. W takiej sytuacji nauka w takiej klasie przestaje być możliwa i w takiej sytuacji takie dziecko powinno wrócić do klasy, że tak powiem, zwykłej. O czym warto pamiętać, tworząc klasę terapeutyczną? No więc, aby taka forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo to jest forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przyniosła zamierzone efekty, no powinniśmy tutaj przemyśleć kilka kwestii. Na pewno powinniśmy dobrze dobrać do tej klasy nauczycieli. Oni powinni mieć odpowiednie doświadczenie, odpowiednie umiejętności prowadzenia właśnie takich klas terapeutycznych. Bardzo ważne jest to, żeby ci nauczyciele ze sobą współpracowali, bo ta współpraca jest niezwykle ważna, a żeby ich działania w stosunku do poszczególnych uczniów się ze sobą nie krzyżowały, ze sobą nie gryzły. Powinni wspólnie ustalić zasady, kierunki pracy z uczniami w tej klasie i dzięki temu, że ci nauczyciele będą ze sobą dobrze dobrani, będzie ta klasa dobrze funkcjonowała. Idziemy dalej, zapominamy już o klasach terapeutycznych, przechodzimy dalej. Waszym obowiązkiem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną. To jest jeszcze raz wasz bardzo ważny obowiązek. Obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji, zaburzeń sprawności językowych, ryzyka występowania specyficznych trudności. Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami. To jest wasz obowiązek. Do zadań teraz pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności. I teraz to są wasze obowiązki, jeśli jesteś pedagogiem, jeśli jesteś psychologiem, to są wasze elementy, to są wasze obowiązki. Przechodzimy sobie do poszczególnych, teraz jak widzicie, do poszczególnych specjalistów. Czyli jeszcze raz, pedagog, psycholog. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności funkcjonowania uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkole, szkole i placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stawiających bariery i organizowanych aktywne, pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy. Do zadań logopedy, na pewno diagnozowanie logopedyczne, w tym badania przesiewowe, prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zobaczcie, że ten logopeda ma wspierać innych nauczycieli.
Do zadań doradcy zawodowego należy nam systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w kształtowaniu i planowaniu kariery. Gromadzenie i aktualizacji i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej, współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań, wspieranie nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor powinien wskazać nauczyciela, który te elementy będzie realizował. Mamy terapeutę pedagogicznego, on ma takie obowiązki. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Tutaj były pytania, kto prowadzi które badania, tak więc zwracam Wam uwagę, że poszczególni specjaliści mają poszczególne badania wskazane. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mamy także wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i grup wychowawczych, specjalistów udzielających pomocy psychologicznej w przedszkolu, szkole i placówce. Na wniosek dyrektora szkoły i placówki zapewniają poradnie. Czyli zobaczcie, jeśli macie takie potrzeby, to bardzo ważne, jeśli macie potrzeby, jeśli macie ucznia na przykład, który jest w głębokim spektrum, jest głęboko zaburzony, nie wiecie, co z nim robić, ponieważ ono, gdy wpada w, możemy to nazwać dla naszych potrzeb dzisiejszo-szkoleniowych, wpada w szał, zaczyna być niebezpieczny, zaczyna być autoagresywny, zaczyna być agresywny w stosunku swoich rówieśników, w stosunku do dorosłych albo w stosunku do przedmiotów, to szanowni Państwo, i nie wiecie, co z nim robić, bo już wszystkie Wasze propozycje spełzły na niczym. Pedagog specjalny też nie ma za dużej propozycji, co tu dalej z tym dzieckiem zrobić. Zwracacie się do dyrektora i zobaczcie, dyrektor ma możliwość złożyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wsparcie merytoryczne. Czyli to tak wygląda mniej więcej ta procedura. I szanowni Państwo, oczywiście poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi Wam takiego wsparcia udzielić. Tak więc nie pozostajecie sami, nie trzeba się tutaj być może jeszcze dodatkowo gdzieś zapraszać jakiegoś specjalistę, który ma jeździć na szkolenie i Was doszkalać. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ma Wam takiego wsparcia udzielić. Mamy oczywiście pedagoga specjalnego. Tego jest sporo, ponieważ mamy wiele mitów na temat tego pedagoga specjalnego, z oczywistych względów, że jest to funkcja nowa. Jest to nowe stanowisko, ale ono ma funkcjonować obok dotychczasowych, czyli ma wesprzeć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedę, ma wesprzeć pedagoga, głównie pedagoga szkolnego, ale go nie zastępuje, to jest bardzo ważne. Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie dla nauczycieli innych niż tak zwanych wspomagających, bo jak macie nauczyciela wspomagającego, no to on już sam jest wsparciem. Natomiast dla pozostałych nauczycieli nasz pedagog specjalny będzie dla nich wsparciem. Będzie współpracował, będzie ci nauczyciele, którzy współpracują bezpośrednio z uczniami, będą otrzymywali porady, będą otrzymywali konsultacje od pedagoga specjalnego. Pedagog specjalny może takie porady i konsultacje udzielać także rodzicom uczniów. Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje, że utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego ma na celu poszerzenie obecnie istniejącego katalogu stanowisk. Tak więc, żeby nie było żadnych wątpliwości, pedagog specjalny nie ma zastępować pedagoga szkolnego, a ma współpracować obok niego, dzielić się z nimi częścią zadań. Część zadań są przewidzianych tylko dla niego i szanowni Państwo, oni się powinni zajęcia wzajemnie uzupełniać. Tutaj pani Beata mówi, że bardzo często praktyka szkolna nie jest taka różowa. Ja wiem, ona jest wynikająca z tego, że po prostu tych specjalistów nie ma, ale to jakby dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co mówią przepisy. Ja wiem, niestety w szkołach była różnie.
Jakie ma zadania pedagog specjalny? Bardzo mocno się siliłem, żeby ukrócić jak najwięcej, jak najszybciej Wam przekazać tą wiedzę, bo można by było o pedagogu specjalnym i półtorej godziny rozmawiać, ale nie mamy na to czasu. Tak więc, szanowni Państwo, pedagog specjalny, zobaczcie, współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego, pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki, prowadzeniu badań i działań diagnostycznych. Przy czym zobaczcie, jak ten przepis jest skonstruowany. Skupcie się razem ze mną. Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania. Współpraca z nauczycielami, innymi specjalistami w prowadzeniu badań. Czyli de facto on nie ma prowadzić tych badań, ale pedagog specjalny ma współpracować z innymi specjalistami, którzy mają prowadzić te badania. Czyli nie on sam, ale współpracując z innymi. Bo jak sobie weźmiemy jeszcze raz te przepisy, które sobie przed chwilą patrzyliśmy, tak? Mamy tutaj pedagog i psycholog prowadzi badania, prowadzi działania diagnostyczne, a nasz pedagog specjalny współpracuje, zobaczcie, podkreślę tutaj, mam nadzieję, że myszka widać, współpracuje z nauczycielami, z innymi specjalistami w prowadzeniu badań. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne, bo ten przepis jest tak skonstruowany, że jak sobie bierzemy tutaj tą punkcik i nie bierzemy tego pierwszego zdania i go dobrze nie przeczytamy, to nam wychodzi, że pedagog specjalny prowadzi badania. Nie. Prowadzą badania ci osoby, które, zobaczcie tutaj, terapeuty pedagogiczny prowadzi badania, tak? Tutaj logopeda może prowadzić diagnozowanie. Tutaj pedagog, psycholog prowadzi badania, natomiast pedagog specjalny współpracuje. I to jest kolosalna różnica, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ktoś mnie pyta, jaki to ma sens. Pani Ewo, nie ja decyduję o tym, jaki to ma sens. Ja tylko przepisy Wam przekazuję. Dalej. Prowadzi te badania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb, znaczy prowadzi współpracę przy tych badaniach indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów. Współpracuje przy rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, współpracuje przy określaniu niezbędnych dla nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. Dalej, współpracuje z zespołem w zakresie opracowywania i realizacji IPET-u. Czyli jeszcze raz, w wielu szkołach słyszałem o takim interpretacji tego przepisu, że pedagog specjalny będzie teraz IPET-y tworzył. Nie, szanowni Państwo, pedagog specjalny współpracuje z zespołami przy tworzeniu IPET-u po to, żeby temu zespołowi podpowiedzieć, co mogłoby dla tego dziecka najlepiej zadziałać. Natomiast wciąż obowiązek przygotowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego spoczywa cały czas na zespole. I tutaj się nie zmienia. Wspieranie nauczycieli, wychowawców przy rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych, doborze metod, form kształcenia, to jest najczęstsze, z czym się zwracacie do pedagoga specjalnego, i przedstawienie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i placówki. Tak swoją drogą, tutaj prywatę trochę zrobię, jakbyście chcieli, żebym do Waszej szkoły przyjechał, jakbyście chcieli przedstawić Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia ze mną, z panem Adamem, to zapraszam serdecznie do współpracy, bo robimy takie rady pedagogiczne, szkolenia. Trochę o IPET-cie. Ja wiem, że mam tutaj ze swoich zajęciach bardzo dużo nauczycieli, którzy ten IPET ze mną przerabiali. Mam tego pełną świadomość, ale szanowni Państwo, no trzeba troszeczkę o tym IPET-cie porozmawiać. Żeby była jasność, nie ma wątpliwości, program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Przepis wyraźnie statuuje, że zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Czyli nie ma wątpliwości, szanowni nauczyciele, najpierw WOPF-u, potem IPET, nigdy odwrotnie. Musimy dokładnie zrobić wielospecjalistyczną ocenę, ażeby tutaj dopiero potem zrobić
nasz IPET. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Zobaczcie, jak ten przepis jest sformułowany. W wielu szkołach spotykacie się z tym, że IPET-y robi się na rok. A przepis mówi wyraźnie, program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. Czyli nie ma dyskusji, ma być to okres dłuższy niż tylko rok. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia opracowywania IPET-u, bo wtedy te elementy, o których tutaj ktoś mnie zapytał, jaka jest różnica między wskazaniami a zaleceniami, zalecenia należy zrealizować wszystkie w okresie etapu edukacyjnego. Natomiast czy one będą wszystkie naraz, czy będą rozciągnięte przez etap edukacyjny, to jest wasza wola w zależności od tego, co potrzebuje dziecko. I może być tak, że część z zaleceń rzucicie na początek, a część poczekacie z nimi, na przykład na następny rok szkolny. I dzięki temu właśnie możemy to zrobić, bo program opracowuje się na dłuższy okres. To jest bardzo ważne. Natomiast opracowanie programu na okres krótszy, pomimo tego, że interpretowanie prawa pozwalałoby na to, żeby zrobić to na okres krótszy, ja uważam za błędny, że powinno się program opracować na okres maksymalnie wydłużony i ewentualnie go modyfikować, aneksować. Macie do tego prawo, program nie jest sztywny, program jest dokumentem żywym, IPET jest dokumentem żywym i możemy go modyfikować cały czas. Program opracowuje się w terminie. Zobaczcie, są dwa terminy. Do 30 września i 30 dni. Do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolnym oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej i tak dalej, albo 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Innymi słowy, drodzy nauczyciele, ja interpretuję to w ten sposób. Jak przychodzi do was rodzic z dzieckiem i dopiero dziecko do was przychodzi, są wakacje, tak, i składa wam orzeczenie w okresie wakacyjnym, to dla tego dziecka, który wam przyniósł orzeczenie w okresie wakacyjnym, macie termin do 30 września. Jeżeli orzeczenie trafia do szkoły w trakcie roku szkolnego, to macie 30 dni od tego momentu, w którym to orzeczenie do was trafiło. Przy czym zwracam wam uwagę, że jest to 30 dni kalendarzowe. Ktoś mnie tutaj pyta. Dobra. Praca zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora. Czyli zobaczcie, w bardzo wielu miejscach robi to wychowawca, ale wcale nie ma takiego obowiązku. Tym koordynatorem może być także kto inny. Tylko przypominam, że koordynator koordynuje pracę grupy, a nie wykonuje pracę za grupę. To jest zupełnie dwie różne rzeczy, tak więc pamiętajcie o tym, żebyście w zespole wszyscy razem pracowali. Spotkania z zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku. Tak samo często robimy w WOPF-u, nie rzadziej niż dwa razy do roku. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny musi określać te elementy. Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego do wymagań edukacyjnych oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia. Zintegrowanie działania nauczycieli i specjalistów. I teraz zwracam wam na pewne uwagi kwestie. Mamy ucznia niepełnosprawnego. Przepis mówi, że dla ucznia niepełnosprawnego trzeba wypisać działania o charakterze rewalidacyjnym. Macie ucznia niedostosowanego społecznie, dla niego trzeba resocjalizację przygotować. Tutaj jest to słowo, które mi wcześniej w wykładzie uciekło. Macie ucznia zagrożonego niedostosowaniem, robicie dla niego zajęcia z socjoterapii. Na przykład TUSy. Formę i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wymiar godzin. W waszym IPET-cie musi być wymiar godzin podany. Nie ma co do tego wątpliwości. Działania wspierające rodziców ucznia. O tym się zapomina, o tych rodzicach biednych. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
ucznia, a także w przypadku klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, branżowej szkoły pierwszego stopnia, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Mamy dalej zakres współpracy nauczycieli i specjalistów i dalej jest jeszcze punkcik 7 i 8. One dotyczą szkół, gdzie są bursy i dotyczą, 8 dotyczy indywidualnych zajęć, czyli jak macie indywidualne zajęcia, to też trzeba to tam wpisać. To jest przykład takiego indywidualnego programu. Chcę, żebyście wiedzieli, Szanowni Państwo, że ten indywidualny program jest tak stworzony, że nie ma wzoru odgórnie narzuconego, jeśli chodzi o IPET. Natomiast dobrze by było go zrobić w takich tabelkach, i to jest moja propozycja, które odpowiadają temu paragrafowi szóstemu. To znaczy, jak mamy w paragrafie szóstym wskazanie, że ma on IPET nasz określić zakres i sposób dostosowywania programu wychowania, to zakres dostosowań wymagań edukacyjnych jest ewidentnie pokazaniem organu kontroli, że mamy tą jedynkę ujętą. W dwójeczce zintegrowane działanie nauczycieli i specjalistów to moim kolejną rubryczką w moim IPECie zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. To ma być jasne dla osoby kontrolującej, Szanowni Państwo, że te rzeczy wszystkie, które są w paragrafie szóstym, są w Waszym IPECie ujęte. Współpraca z rodzicami, o tym się często zapomina. Pamiętajcie, że działania wspierające rodziców muszą być i zakres współpracy musi być. Ocena efektywności, no zwracam Wam uwagę, to już było z nami zrobione. Modyfikacja programu edukacyjno-terapeutycznego wygląda w taki sposób, że jest to jedna karteczka, wskazujemy, że w tym miejscu zastępujemy jedno zdanie drugim zdaniem i tylko taką kartkę przekazujemy rodzicom na przykład. Wielospecjalistyczna ocena też się rządzi pewnymi prawami, też ma obowiązek zawartości wynikający z przepisów. I tutaj, Szanowni Państwo, musimy w WOPF-u wskazać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. I proszę mi tutaj nie pisać, że mój uczeń nie ma mocnych stron. Każdy uczeń ma mocne strony. Nawet jak macie ucznia, przepraszam sobie za taką bardzo, bardzo doraźną, bardzo, bardzo dobitną podkreślenie tej sytuacji. Nawet jak macie ucznia, z którym nie ma kontaktu, powinniście napisać, że jest to uczeń spokojny. Musicie wskazać mocne strony, żeby się wam nikt do tego WOPF-u nie przyczepił. W zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności funkcjonowania ucznia, bariery, ograniczenia utrudniające funkcjonowanie, uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie w grupie do 5 uczniów, zgodnie ze wskazanym zawartym programie, także napotkane trudności w zakresie włączania ucznia w zajęcia. Tak wygląda WOPF-u. Bardzo ważnym elementem WOPF-u jest analiza orzeczenia. Zwracam Wam uwagę, że analiza orzeczenia jest właśnie w WOPF-u, a nie jest wrzucana do IPET-u. Tak więc, Szanowni Państwo, żeby była jasność, to do WOPF-u wrzucamy analizę orzeczenia i do WOPF-u wrzucamy informacje od rodziców, które uzyskaliśmy. No i Szanowni Państwo, to będzie ostatnia merytoryczna informacja, którą dzisiaj dla Was przygotowałem. No i moje pytanie jest do Was, czy Wam się podobało? Tutaj Państwo jeszcze raz piszą, co z opinią z poradni. Jeśli Pani Aneta pyta, co z opinią poradni, jeśli trafia do placówki w trakcie roku, jakie dokumenty należy przygotować? Pani Aneto, trzeba przygotować dostosowanie wymagań edukacyjnych. Szanowni Państwo, ja tutaj do tego Facebooka nie odnosiłem się, gdyż mam na swoim zamkniętym pokoju, o którym wspominałem na samym początku, w tym momencie 485 osób, a było 500. I starałem się odnosić do tych pytań, które pojawiały się w zamkniętym pokoju. Jak ktoś chce do zamkniętego pokoju trafić, no to trzeba przychodzić wcześniej na nasze szkolenia i być zapisanym na naszej liście mailingowej. Szanowni Państwo, było mi niezmiernie miło. Jeszcze raz Was zachęcam do tego, żeby sobie sprezentować ten pakiet naszej z plusem. On jest tutaj na Facebooku w przypiętym komentarzu, a u Państwa w zamkniętym pokoju jest tutaj u góry. Cieszę się, że Wam się podobało i zachęcam Was. O, ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć. Szanowni Państwo, mamy otworzony kanał na YouTubie, więc jak mi jeszcze nie uciekliście, jak jeszcze tego nie zrobiliście, to ja wrzucam szybko link do kanału na YouTubie i zachęcam Was do tego, żeby sobie tam nas zasubskrybować, dlatego, bo nasze nagrania teraz będą trafiać
Także tam. Więc jeśli lubicie wchodzić na YouTube'a, zapraszam Was do tego, żeby sobie tam kliknąć, zostawić nam suba. Nas to oczywiście rozwinie. Dzisiejsze szkolenie, które jest nagrywane, też tam trafi. Więc no co, dajcie nam suba po prostu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach na platformie edukacyjnej Nauczycieli.